Od czego zacząć dzierganie, aby się nie zniechęcić? W dzisiejszym filmie chciałabym omówić wszystkie rzeczy, które musimy mieć, aby zacząć naszą przygodę z dzierganiem. Chciałabym przekazać parę wskazówek odnośnie wełny, jaką najlepiej wybrać podczas naszych pierwszych prób dziewiarskich. Wcale nie musimy mieć bardzo drogich akcesoriów, aby tą przygodę zacząć. Wystarczą nam ostre nożyczki, oczywiście druty. Ja tutaj mam druty bardzo tanie. Na nich dziergałam przez ostatnie 10 lat i doskonale się one sprawdziły. Nie musimy inwestować w bardzo drogie druty, które mam na przykład tutaj. Dopiero kupiłam je całkiem niedawno. Są to druty z wymienianą żyłką, czyli możemy ją tutaj sobie odkręcić i wymienić jej długość podczas dziergania. Bardzo polecam, aby kupić sobie od razu druty z żyłką, nie inwestować w druty proste, ponieważ są one mniej praktyczne. Bardziej praktyczne w użyciu są druty z żyłką. Kolejną rzeczą, którą potrzebujemy, jest igła dziewiarska. Igłą dziewiarską łapiemy nici, które nam podczas dziergania zostają. Możemy sobie nią również pomóc, kiedy zgubimy oczko, dlatego tutaj nie ma nigdzie szydełka, ponieważ na samym początku szydełko nie jest nam niezbędne. Podczas poprawy jakichś błędów wystarczy nam w zupełności inny drut lub właśnie igła dziewiarska. Tutaj są igły do tworzenia warkoczy. Dałam je tutaj, ale z mojego doświadczenia również wiem, że te druty nie są niezbędne. Można kupić naprawdę bardzo tanie, plastikowe takie druciki lub w ogóle ich nie kupować. Inny drut o podobnej grubości również do stworzenia warkocza nam wystarczy. Oczywiście jest nam potrzebny metr do tego, abyśmy mogli sobie zmierzyć na przykład wielkość naszej próbki, którą ewentualnie będziemy wykonywać. Potrzebne są również znaczniki. Ja tutaj mam również mój własny znacznik zrobiony ze skrawka wełny, ponieważ takich też często używam. Te plastikowe lubią się gubić, także jeśli macie ochotę, możecie zakupić sobie takie znaczniki, ale na samym początku w zupełności kawałek wełny o innym kolorze również nam wystarczy. I oczywiście niezbędnikiem jest wełna. Teraz zaraz pokażę cztery grubości wełny i powiem, od której wełny najlepiej zacząć naszą przygodę, a za którą się w ogóle na początku nie zabierać, abyśmy się do dziergania nie zniechęcili. Mam tutaj kłębki wełny o czterech różnych grubościach. Ta wełna jest najcieńsza, a ta wełna jest najgrubsza. Ta wełna jest do drutów 2, maksymalnie 3 mm. Jest to bardzo cieniutka wełna, jak widać tutaj. Także w zupełności nie polecam jej dla osób, które dopiero zaczynają się uczyć dziergania. To jest wełna dla pasjonatów, którzy już wiedzą, co robią. Osoba początkująca w ogóle nie powinna brać do ręki drutów o grubości 2, 3, nawet 4 mm, ponieważ dzianina dziergana wełną o takiej grubości może nam sprawić dużo problemów. Szczególnie błędy, jeśli nam jakieś wyskoczą podczas dziergania, czyli jakieś spuszczone oczko, ominięty rząd. Naprawdę
Trudno jest się zorientować na samym początku, dziergając taką włóczką, że gdzieś jakiś błąd popełniliśmy. Także odradzam. To jest wełna na druty 3, 4, 4,5 mm. Już zdecydowanie lepiej się taką wełną dzierga niż tą, którą pokazywałam poprzednio. Jednak również odradzam na samym początku takiej wełny, ponieważ jest ona cienka. I w razie jakichś błędów możemy bardzo szybko się zniechęcić do dziergania taką wełną. Poza tym dzierganie taką i taką wełną, szczególnie dużych projektów, czyli swetrów, zajmują bardzo dużo czasu. I to też jest czynnik, który na samym początku może osobę zaczynającą przygodę z drutami zniechęcić. Także 2, 3, 4 mm odradzam. A tutaj przechodzimy już do wełny znacznie grubszej. To jest wełna na druty 4,5–5 mm, w języku angielskim ona się nazywa ta grubość czy ciężar wełny DK i ona już jest bardzo przyjazna dla osoby początkującej. A tutaj mam wełnę, zresztą pokażę może bliska, jaka jest różnica w ich grubości. To jest wełna na druty 5, nawet 6 mm. Doskonale się na nie sprawdzi. To jest grubość wełny Aran. W języku angielskim, gdybyście szukali właśnie w sklepach za granicą. I tak naprawdę dla osoby, która zupełnie początkuje, to jest najlepsza grubość wełny, ponieważ bardzo dobrze widać błędy, które się mogą przydarzyć podczas dziergania i dzierganie taką wełną jest bardzo, bardzo szybkie. Czyli próbka, czy nasza dzianina szybko schodzi z drutów i bardzo szybko możemy się cieszyć z tego, co na drutach tworzymy. Także te dwie grubości jak najbardziej dla osób początkujących się nadają. Ja tutaj pokażę od razu próbki, jak wygląda różnica w dzianinie wykonanej. To jest Aran, czyli ta najgrubsza. To jest wykonywane na drutach 4 mm. Zaraz z bliska pokażę wszystko. A tu mamy próbkę wykonywaną na drutach 3 mm. Teraz z bliska pokażę, jak wyglądają próbki wykonywane poszczególnymi wełnami. I tak, tutaj mamy próbkę wykonywaną najcieńszą wełną, czyli na drutach 3 mm. Jak widać, te oczka są bardzo gęsto rozsiane, jest ich bardzo dużo. Naprawdę dla osoby zupełnie początkującej nie polecam. Tutaj mamy próbkę wykonaną na drutach 4 mm. Jak widać, różnica wielkości oczek i ich gęstości jest znacząca. Jednak uważam, że osoba, która zupełnie zaczyna swoją przygodę, druty 4 mm powinna odłożyć na później i zacząć swoją przygodę od drutów 5–5,5 mm. To jest właśnie kawałek szala wykonany na drutach 5,5 mm. Jak widać, te oczka są duże, naprawdę. Nie jest możliwe niezauważenie, że jakieś oczko nam spadło, gdzieś się pomyliliśmy. Jest to naprawdę zupełnie inny rodzaj dziergania niż na takich malutkich drutach.
A tutaj dla porównania jeszcze na drutach 6 mm. Próbka zrobiona. Także zapraszam bardzo serdecznie do wspólnej przygody. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom początki z dzierganiem będą dla Państwa tylko i wyłącznie przyjemnością.